Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Komentuję swoje ruchy, gram na 10 minut. Przypominam, że dziś, czyli 2 czerwca o godzinie 19, startuje turniej streamerów z potężnymi nagrodami. 8 osób. Gość 2347. To jest absolutny rekord, jeśli chodzi o, moi drodzy. Speedruna 3.0. Zawiesiłem się trochę, bo w szoku jestem. Fajnie, że jest tak silny zawodnik. Ja mam 200 oczek mniej tutaj w tym momencie od niego. No, gramy oczywiście obronę królewską indyjską. Wiem, że ostatnio jest jej dużo, ale uwielbiam ją grać i będę ją grał. Przepraszam tych, którzy się zawodzą i nie ma innych debiutów na ten moment. Czasami jest taki okres, że po prostu gram tylko to. No dobra, można wybrać sobie teraz różne warianty. Wybiorę sobie, zaraz, moment. No tak, chyba zagram po prostu E5. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. D5 prawdopodobnie, albo skoczek E2. Okej, no i teraz. I teraz można tutaj, można wiele rzeczy fajnych grać. No dobrze, grajmy klasycznie skoczek H5, żeby zagrać F5. Tutaj jak wejdę, to mnie przegoni. Gramy F5. Będę starał się tutaj z tej strony atakować. Przeciwnik prawdopodobnie zrobi długą roszadę. No, trzeba będzie się trochę pozastanawiać. Tu na przykład taki ruch jak H3 będzie chyba zły. Znaczy na pewno będzie zły. Można przepchać pionka i tutaj będzie takie słabe pole na G3. Ale to dobra, no H3 ruchu nie zagra. Oczywiście, że nie. W tym momencie skoczek na D7. Wszystkie figury grać muszą. Ten skoczek może przejdzie na F6. A może właśnie teraz na C5. Żeby atakować gońca. Goniec przejdzie na C2 prawdopodobnie i posunięcie A5. Będę naciskał na punkt E4, aczkolwiek nacisk na ten punkt nie jest jakiś teraz bardzo, bardzo mocny. Muszę się liczyć oczywiście z tym, że będzie wybicie, wybicie. Pionek D6. Więc chyba zagram po prostu B6, żeby wzmocnić skoczka, żeby nie było ewentualnych teraz przełomów. Oczywiście to bicie na C5 dla niego nie było by najlepsze w tamtym momencie, przed tym ruchem, no ale w tej sytuacji w sumie zobaczymy, jak się gość zachowa. No jeszcze goniec D7 naturalnie, może poszukać jakiejś ciekawszej opcji. Ja tak się zastanawiam, bo on tam króla będzie miał bezpiecznego. Goniec D7, A4. Coś w tym stylu, aczkolwiek zobaczymy też jego reakcję, bo on też pewnie będzie chciał mnie tutaj coś atakować na skrzydle. Jeżeli nastąpi na przykład taki ruch H4, jest wielce prawdopodobne, że zagram F4. Podstawił fi. Nie, nie podstawił figury. Już myślałem, że tu, jeżeli on zbije tu, to ja biję tu. Ale po tym ruchu on zbija tu, ale to też jest myśl. Tutaj, tutaj. Odbije, będę miał czarnopolaka, on odbije, ja odbiję. Te zdwojone pionki nie będą miały większego znaczenia. On będzie trochę poblokowany. Dobrze, myślę, nie będę miał skoczków. Albo zagram tu. On na pewno nie zbije, tylko pytanie, czy ja będę dalej miał jakiś progres. Takie posunięcie, takie posunięcie. Takie posunięcie, no nie. F4, zbicie, zbicie, zbicie. Zbicie. Królem przejdę tu. No dobra, gramy F4, przynajmniej zablokuje punkt E4 gońca skoczka na ten moment. On zbije na pewno na C5. To jest pewniak, tylko jeszcze tak się zastanawiam po tym ruchu, czy tutaj nie zbić, ale chyba nie, bo on wróci na E3. Wprawdzie ten pionek na G3 też bardzo ciekawie stoi, tylko pytanie, czy ja się rozwinę tym gońcem. Nie, no dobra, gram to, co myślałem wcześniej. No i pewnie on zbije tutaj, ewentualnie odejdzie, też taka opcja jest, no skoczek w tej zamkniętej pozycji sobie dobrze poradzi, zagram sobie po prostu G5 i będę dążył do G4, więc on musi raczej tutaj zbić. Dokładnie tak. No parę gońców po mojej stronie, ale to nie jest w tym momencie jakiś wielki atut. Plan jest prosty. Przejść królem na H8, wieżą na G i cisnąć się na linii G. Czekać na ruch G3, to wtedy zagram z gońcem na przykład na H6. Trzeba też na to uważać, że na przykład po gońcu H6 może nastąpić ruch. Nie, no G4 nie nastąpi. G3 może nastąpić, ale to też będę wszystko trzymał.
Tego gońca z H6 trzeba będzie jakoś obronić, typu wieża F6, może wieża G6. Obronię gońcem, będę groził wybiciem takim. W każdym razie trzeba będzie się skoncentrować na tym, żeby tu na linii G pograć. Powiem szczerze, dobra, król H8 od razu, bo ten plan muszę zagrać od razu. Ten pionek jest słaby. W końcówce, jak się sporo powymienia, to mogę przegrać przez tego pionka. To jest fakt. Ale, no właśnie, ale. No dobra, goniec H6. Ciężej będzie mu zagrać taki ruch. No G4 na pewno niebo zbije i zbije. Więc będę miał wolniaka. Ale goniec H6 i... Tak, ewentualnie, no jak tu zagram, to skoczek mi wleci. No właśnie, no będzie chciał mi tutaj wymieniać figury. No tak, na tego pionka się zaczai. Jak zagram tu, to wymienię. Skoczek i tak wejdzie na B5, będzie miał bardzo dobrego skoczka. Nic na to nie poradzę. Wieża G8. Właśnie pytanie, czy on w ogóle tymi pionkami będzie szedł. Może tego nie zrobić. Dobra, no właśnie, mój koniec za bardzo nie gra. No tak, on zagra tu. No zagram jeszcze A4. W sumie nie pozwolę mu tak od razu zbić pionka, ale będzie mógł to zrobić. Jeszcze spróbuję wejść hetmanem i tam coś podziałać, ale czy tam coś mi to da? Nie wiem. Nadal uważam, że pozycja może być ciekawa. W ogóle super byłoby, jak zagrał tak. No dobra, muszę tak. Jeżeli on wróci, to zagram tak. On tego pionka mi w końcu weźmie, no to jest więcej niż pewne. Hetman tak, tutaj jest atak jeszcze przy okazji, no właśnie. A mam pewną koncepcję, wieża B6, on mi zbije, ja zbiję tu. Goniec tu? Nie, no to będzie za słabo. To będzie zdecydowanie za słabo. Czyli na tym skrzydle mi tymi trzema figurami ładnie wjechał. I mnie tutaj zaatakował. Wieża G7. No wieża G7 muszę zagrać. Nie podoba mi się za bardzo ta pozycja. No niestety, ta decyzja z F4. Trzeba było chyba jednak zbić tego skoczka, tak mi się wydaje już teraz. No ale to człowiek, Polak mądry po szkodzie. No chyba tak mogę zagrać. Jak wybicie, to wybicie, to się będzie trzymać. No muszę tak zagrać, żeby obronić tego. Jak on tu zbije, no to nie może tu zbić, bo bicie, bicie i tutaj. No to się taktycznie trzyma. Będę musiał wymienić tego gońca, niestety. Jak zbije i zbije. On weźmie pionka. Ja zagram tak. On odejdzie po prostu hetmanem. Gorsza jest partia. Znaczy, zagram sobie jeszcze wieżą z powrotem. Bo on i tak tutaj nic nie zrobi hetmanem, bo mogę go gonić cały czas. Będzie mógł zasuwać w sumie pionkiem. Okej. Okay. Właśnie. Na tym to polega. Dobra, spróbuję uruchomić gońca tędy. Nic to chyba za bardzo nie da. No źle rozegrałem ten debiut w tym momencie. Źle. Ale tanio skóry nie sprzedam. O właśnie, on ruszył się G3. Czy tak zagrać? Zapchać pozycję? Pomyśli, że będę chciał remis. Ale jak zbije, zbije. Tutaj wjazd jakiś jest ciekawy. Goniec tu. On weźmie pionka. Tam coś się porozgrywa. Dobra, biorę. No wieżą raczej nie zbije. Chyba nie. No właśnie. Goniec E3. W sumie wieża G2 może zagrać. Ale dobrze, to on mi tutaj dał przestrzeń. I teraz gram hetman F6 na pionka. Aha, on tu zagra i będę musiał tracić tego piona. Nie będę musiał, bo tak jeszcze mogę to poprawić, a wprowadzę sobie wieżę na F8. No dobra, teraz to zaczyna się może rozgrywać jakoś. Bo nawet po G4 mogę tak i szybko wprowadzić wieżę. Ten skoczek tylko strzela w tamtą stronę. No ten pionek będzie oczywiście mógł bardzo zasuwać. Zawsze tą wieżą wrócę i tego pionka będę mógł próbować atakować. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Będę chciał na pewno też gońcem. Ok. On tutaj tak. No jak zbije, zbić nie mogę. No dobra. Przepycham. Teraz jeszcze wieża F7. Nie, no wieża F8 raczej. I tu się skupię teraz na punkcie F3. Przy gońcu, który pilnuje pola F2, jest na to szansa. Sprytnie zagrał.
No muszę tak. Tu będzie mi atakował bardzo mocno. Tu się trzyma póki co, więc teraz jak on zbije tak, to ja odejdę tu. Jeżeli on mnie zaatakuje, to ja tu. Kurczę, wymienię hetmany, to nie będzie dobry pomysł. Właśnie, zaczął zasuwać pionkiem. Słusznie. Zagram tak, straszę biciem. On zbije. No, będzie miał prawo. Gram tak. Prowokacja do tego, żebym wybił tego gońca, ale też jak wieża mnie zaatakuje, to hetman po prostu może przejść. Zbił jednak i to szybko to zrobił. Pytanie, czy nie tym przypadkiem. Bo ten się poruszy. Jak zbije tym, to ten się poruszy. On odkryje króla. Czy to naprawdę będzie... No dobra, sprowokuję go do właśnie ruchu B4. Może to będzie akurat w miarę. No jeszcze takie ma ruchy gość. To są dobre posunięcia. Tak myślę, że po tym posunięciu tutaj, tu. A jeszcze inaczej pograł. No dobra, spróbuję na pionka zagrać od razu. Hetmana przerzuć. Aha, już wiem, on tak będzie chciał grać. Czarne chmury nade mną. Właśnie. No muszę wracać, bronić. Co tak? Jak przepcha pionka, to wrócę wieżą. Będę pilnował G6 i go tak atakował. Słusznie. Uciekam królem, żeby nie było żadnych szachów. Pozycja jest przegrana, moja. Jeszcze jakieś takie cuda patrzę w postaci C6 bicie. Tu, ale cały czas tam mnie trzyma. Tu spróbuję nas na punkt, który nie jest broniony. Będzie musiał się ruszyć król. Tak, z opcją, że wracam tam, próbuję zbić, ale on nie musi zawsze bić, może odejść, ale wieczny szach. No jakaś tam mikroopcja się pojawia. O! Zagrał jeszcze lepiej. Bardzo dobrze zagrał. I niestety jest to dla mnie bardzo złe. Tutaj bicie, jak się tam szybko przedostać? Nie widzę jakiejś opcji. Kompletnie. Tutaj. Tutaj. Tu i tu. A co, może tak zagrać? Jak tu. Tu. Szach. No nie, no przegrywam wtedy. Oczywiście, że przegrywam. No jeszcze mi przyszło coś takiego do głowy, że jak zbiję tu, ja się rozpędzi pionkiem, to zbijam tu z matem. No ale wiadomo, że jak zbiję, to on zbije i nie mogę się przedostać ciężkimi figurami do niego. Wtedy tak może? Jak tak, to tak. On tu. Jestem za wolny. Zdecydowanie jestem za wolny. Pionek. G5, a jaki wredny pionek, no. Czarne chmury.
No jak ja dzisiaj będę grać tak w turnieju streamerów, to mogę sobie nagrać. Kompletnie nie widzę nic tutaj dobrego dla mnie. Dobra, biję na B3. Nic nie widzę dobrego. To jest i tak przegrana, więc jeszcze zagram w ten sposób. No tak, niestety on ma tempo, to więcej. Nawet może mi zbić na H7, żeby było ciekawie. Tutaj zagram, on tutaj jest po partii. Na H7 jest wieżą na jego miejscu, bo wszystko może wymienić do końca. No, kompletna przegrana. Szach. Tu, tu. Butem? Czemu tak? To jeszcze mam szansę? Tu? Wieczny szach? Ta, wieczny szach. Marzenia ściętej głowy. Ta, a tak? O! Czy to jest wyjście z wora? Przecież wieża A7. To jest kompletne wyjście z wora, słuchajcie. Nieprawdopodobne, mam szansę. On źle zagrał, wie, że dlaczego mnie nie zbił. No oczywiście miałem kompletnie przegraną. No a teraz mu biję tu i będę mógł go tam szachować wiecznie. Nie mówię, że to jest wygrana czarnymi, ale... Goś nie ogarnął w ogóle, kompletnie. A, chwila, dobra, ale muszę zbić. Tu nawet się nie ma nad czym zastanawiać, on wie, że chce wprowadzić. On musi zbić hetmanem. Zbije. Dokładnie. Teraz tak. Jeżeli tu i zbije, to on się zasłoni wieżą i będzie miał taką opcję. Mądrze zagrał. Poczekajcie, czy ja mam tutaj bić, czy nie? Tutaj. On wieżą tu i będzie mi groził niestety. Będę musiał się ratować szachem, ale to i tak już jest super. Chwila, bo jak zbije tu... Dobra, biję tutaj, bo mam szansę może jakiegoś sztucznego szacha, coś tam. I on jeszcze nie może mi tutaj wieżą za... Dobra, zbił w ogóle, to według mnie jest bardzo złe, tutaj gram. Chwila, Krzysztof, 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 Krzysztof. D3, bo zawsze będę miał tutaj opcję taką, że mogę dawać mu wiecznego szacha. Nie widzę wygranej swojej, ale... No właśnie, a teraz, teraz, teraz... Tak, zdobywam wieżę, wygrywam. Szach i tutaj. I zdobywam wieżę na G5. Wygrana, moi drodzy. Halejaja. Alejaja. No to teraz tutaj. No i kompletnie wygrana już w tym momencie. Ale się gość pomylił. Ale zrobił mi dzisiaj dzień. Serdecznie dziękuję i przepraszam. No, fart jak nic. No to szach. No i tak, no. Nawet można było zbić. Tak, można też było. Nie no, zbiję, no przecież pionkówka jest wygrana. Kompletnie. Się chyba musiał zdenerwować. Ale jaja. Do mata. Moi drodzy, skalp. Takie wyjście z wora to jest masakra. To jest po prostu masakra. Zerknę sobie tylko szybko. Czy tu mi silnik pokaże analizę? Oczywiście, że pokaże. To lekko przeanalizuję tylko. No na pewno gdzieś tutaj babol był wielki. To się nie da ukryć. Tutaj na razie jest normalnie F5. Tak, on zagrał gońcem. Trzeba bić na E4. Ok, no to trzeba. Tak. A5. Chyba źle. No, to jest debiut, który wiecznie trzeba pielęgnować. No dobra, what? Skoczek E4, ciekawe. Taki mały zabieg kosmetyczny, że potem tu. Dobra. No ale poszło w ten sposób.
Rozważałem też skoczek G3, tylko tego nie mówiłem. Tak, wiem jak to brzmi, że silnik pokazuje pierwsza linia, ja tak teraz mówię, ale serio w głowie miałem to, tylko tego po prostu nie powiedziałem. No ale dobra, no tutaj białe są lepsze, to sobie z tego sprawę zdawałem. Gdzie były te grube błędy? Wieża A6, trzeba było tu grać i trzymać pionkę, chociaż tyle. Wieża B8, skoczek, pionek, hetman tutaj, okej. Hetman, wieża G7. Tutaj jakby mi jakieś szanse dawał, ale no faktycznie tu wszystko kontroluje, co? No to sorry, tak szybko przestawiam, ale tu przewaga u niego rośnie co chwilkę. Bicie, bicie. No, no to jakoś tak nie wiem, gdzie te grube błędy były. No to w ogóle przewaga się taka porobiła. Kompletnie przegrana. Jak można wypuścić coś takiego? No wszystko można. Ojej. Wieża z... Co? Wieża z B na F8 tu? No może i tak. Techniki jeszcze trochę by trzeba było. Tak. No to był na pewno gruby błąd, ale co grać, no? On zbił. I C5. No przecież i wbicie w przelocie mogłoby być. On G6. Okej, zobaczcie. Plus 35 dla gościa, nie? No i tu GF, no i to jest tak, zbiłby mi wieżę, ja gram tu i zagrałby hetmanem i miałby to samo, tylko jestem bez wieży. A on mi zbił tak. Już remis, nie? Król H8, już remis pokazuje. No i tak, tutaj. No właśnie, wieża F5 mi się wydawało, bo tu zawsze grozi strzał, więc bym musiał dawać wiecznego szacha. On zagrał tak, nadal jest remis, on tu i bicie i on zbił. D3, nadal jest remis. Wieża G5 przegrywa, okej. No, ale to remis silnik widzi oczywiście człowiek. No tak, ale to tutaj ruch przegrywający. O, no dobra, sami widzieliście zresztą, jak to się skończyło. Masakra, plus 35 dla gościa, nie? Dzięki za dzisiejszy odcinek. Dziś króciutko, jedna partia. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, cześć.